Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Veir, a to kolejna seria na tym kanale z gry o nazwie Pocket Mirror Golden Earthrealm. Pocket Mirror Golden Earthrealm jest remake'iem oryginalnego Pocket Mirror, które nagrywałem jakoś w 2016 roku, chyba? Jest to krótka, no może nie aż tak krótka, gra horror przygodówka, która pierwotnie powstała w RPG Makerze. A ten remake, w sumie nie jestem do końca pewien, w czym powstał. Ale nadal będzie to dość solidny tytuł, mam nadzieję, do którego dużo z was się przekona. Nie wiem w sumie, czym się różni ta gra od pierwowzoru, poza tym, że mamy lepszą grafikę, filmy, muzykę i tak dalej. Nie wiem, czy sama fabuła się tutaj jakoś zmieni, ale minęło tyle lat od nagrywania oryginału, że szczerze mówiąc i tak większości rzeczy nie pamiętam, więc będę prawdopodobnie popełniał naprawdę dużo durnych błędów w trakcie rozgrywki. Mam nadzieję, że spodoba wam się ten materiał. Zaczynajmy! Trzymaj swoje wspomnienia blisko serca. Nigdy nie powinnaś go opuszczać, rozumiesz? Tak, mamo. Dobrze to wygląda. Gdzie ja jestem? To jest wielkie lustro. Nie mogę dosięgnąć okna. Zawsze mnie zastanawiało, ile w sumie protagonistka ma lat, bo wygląda na naprawdę niską i drobną. To jest zamknięte. Nie mogę się wydostać. To jest... Zdobyliśmy kieszonkowe lusterko. Moje lusterko kieszonkowe. Nie masz odbicia. Jesteś wampirem. Nie widzę własnego odbicia. Podejrzane. Mogę już wyjść? Zamknięte. Wygląda na to, że nie. I co teraz? Co to było? Kulka. Zdobyliśmy czerwony marmur. Marmur? Halo? Tutaj nikogo nie ma. W podłodze znajduje się kilka dziur. Czerwony marmur. Użyj. Albo i nie. Chyba nie możemy. Nie wiem. Ten marmur świeci. O, pasuje. A więc trzeba było wsadzić go w odpowiednie miejsce. Kropeczki. Przerażające. Edgeliette. Wygląda trochę jak Madoka. Z Madoka Magica. Zastanawiam się, kto to narysował. Czy to było tutaj przedtem? W ogóle podoba mi się ekspresja postaci na sprajcie. Przez to, że tak podkreślili jej grzywkę, to wygląda, jak była cały czas wkurzona. Co to jest? Kompas wskazujący na zachód. What? Ta lalka nie była tutaj przedtem. Zdobyliśmy zielony marmur.
Nice. Dobra, chyba nic więcej tu nie ma. Giulietta bez zmian. A może lalka? Nie chcę się do tego zbliżać. Okej. To wsadźmy kolejny marmur do podłogi. I chodźmy dalej. Wow, ale tu ładnie. Tutaj się ciężko oddycha. Rozpaczający anioł trzyma swoje dłonie w modlitwie, trzymając różaniec pomiędzy palcami. Co to jest? Proszę wybacz mi. Proszę wybacz mi. To nie moja wina. Nie zostawiaj mnie. Nie zostawiaj mnie. Przepraszam. Przepraszam. To są... Pióro strasznie się unosi, pisząc na starych kartkach papieru. Tu jest to samo. Co teraz? Co ja mam zrobić? To jest jakiś znak zapytania, nie wiem dlaczego. O, w ten sposób. Ale podobają mi się ekspresje postaci. Są naprawdę ładne. Tutaj coś świeci. No nie wiem, czy to dobry pomysł. Ale chyba nie mamy wyjścia. Moja dłoń utknęła. Prezi! O nie, tylko nie to, nie jestem gotowy. Moja biedna klawiatura i dłoń, aż mi się monitor trzęsie. Dobra, zdobyliśmy przedmiot, lawendowy marmur. O, słyszałem jakieś drzwi. Włóż marmur. Jej. I otworzyliśmy kolejne drzwi. Niebieska lampa. Wow. Ale ładna pufa. Ona jest taka ładna. Szkoda, że jest taka zakurzona. To wygląda, jakby było namalowane. The mouth of teapot overflows with cloudy, grubby mold? Coś jakby, nie wiem, pleśń? Znajduje się chyba na filiżance? Nie jestem pewien. Panienko. Tak? Kto tam? Jakiś creep. Creep ze ściany. Od dzisiaj jesteś creepsan. Albo creepkun. Powiedz mi, panienko, jak wygląda dzisiaj niebo? Och, ja... Niebieskie? Rozumiem. Dziękuję. Proszę, weź to. Bingo. Zdobyliśmy niebieski marmur. Hej, let's go. To już mamy prawie wszystkie. Utknęło. Otwórzmy. Jezu, mogłem zapisać. Nie wiadomo, co mnie tam czeka. O nie. Halo? Wow, creepy. Powierzchnia lustra została zamoczona świeżą krwią, która kapie z ramy na podłogę. Palec. Szkarłat spływa z kwiatków płatków. Co ja gadam? Spływa z płatków kwiatów. To jest zamknięte. Nie otworzy się.
No i co teraz? Zjedz palec. Jesteśmy w kolejnym odcinku Piły. Musisz zjeść palec. Come on. Do it. Tu nic nie ma. Come on. Może po lewej. Wcześniej zagadki bardzo mówiły nam, żebyśmy robili wszystko na zachodzie. Oświecona przez słońce, pomiędzy wodą i ogniem, spoczywam w ciemniejszej części księżyca, oczekując na twoje przebudzenie. Co to oznacza? To oznacza, że zachód jest naszym największym przyjacielem. To okno wygląda totalnie sas. Tutaj coś jest na parapecie tego okna. Użyjmy. Jej, stworzyliśmy piękną gwiazdę. To jest zamknięte. Czyli co, już nigdzie nie możemy wchodzić? O, ciekawostka. Dobrze wiedzieć. Zapiszmy. Jej. Być może moje lusterko by tu pasowało. No nie wiem, czy to dobry pomysł, ale jeżeli nie mamy innego wyjścia, to czemu nie? Zapisaliśmy w końcu. No nie wiem, czy pasuje do tej dziury. Ta dziura jest znacznie większa. Wręcz wygląda, jakby to lusterko miało wpaść w jakąś ogromną przepaść i nigdy nie wrócić. Powinnam zabrać je z powrotem. Dokładnie. Zdobyliśmy kieszonkowe lusterko i idziemy na górę. O, grzbiety tych książek są całe porysowane. Nie mogę się z nich rozczytać. Ale ładne. Ciekawy design. Taka dziwna lalka. Nie jest dziwna, tylko piękna. Tutaj jest wielkie lustro. Ta gra naprawdę lubi lustra. Światło mnie oślepia. Ta półka jest za wysoko. Nie dosięgnę jej. Okej. Okay. One są o rzeczach, których nie rozumiem. To jest pamiętnik. I ta jej ekspresja, no ona cały czas wygląda na wkurzoną. Na okładce jest coś na bas grane. Little Goody Two Shoes. To jest tytuł prequelu tej gry, który powstaje już 500 lat i nigdy chyba nie wyjdzie. Kiedy byłam młoda, żyłam w małej wiosce. Moja młodość była spędzona na ciężkiej pracy i zimnych, nieprzespanych nocach. Często śniłam o lepszej przyszłości, takiej, która napełni mój żołądek przepysznymi słodyczami oraz grubymi, drogimi stekami. Pewnego razu usłyszałam, jak starsza kobieta mówiła o dziwnej plotce. Ona mówiła, że pewna osoba spełnia życzenia w lesie każdemu, który ośmieli się przyzwać pewne imię. Kogoś, kto nie był zbyt ludzki. Creepy. Co się stało? Nie wiem, ale się dowiem. Idziemy do lustra. Ono się rusza, jak woda. O, zmieniła się ekspresja, ale ładne. To
To wygląda jak normalne lustro. Zamknięte. Ta klamka utknęła. Cześć. Czy ta dynia chrapie? O rany. Skomplikowane. Zobaczmy. Oślepiona jako ofiara dla tych, którzy cierpią. Skradziona przez zwyczajną dziecięcą zabawę. Prawo i lewo, zabrana za dłoń. Nasze życzenie jest twoim rozkazem. Musimy im coś dać. Moja dłoń! Ona się tu patrzy! O nie! Odwróćmy się, zanim zmieni nas w kamień! Aha, okej. Zapiszmy. Oj, yes. Come on, nie umiem zapisać. Skill issue. Szukasz czegoś? Co masz na myśli? No dobra, może nie. Rysunki są bazowane na perspektywie, która nie jest niczym innym niż wiedzą funkcji oka. Czy nie jestem mądry? Wow, jesteś naprawdę mądry, panie Dynio. Wskrzeszenie. Obraz starszej kobiety, otoczonej przez ściernie. Los. Łapiąc sztylet wbity w jej piersi, kobieta opadła na dno morza. Satysfakcja. Kobieta spoczywa na tronie, łapiąc swoimi dłońmi szyję mojego dziecka bez ekspresji. O rany. Zdobyliśmy Pumpkin Charm. Pierwszy. Zbawienie. Obraz kobiety, która leży na łóżku, otoczona przez reprezentację śmierci i demonów. Nie podoba mi się ten obraz. Kara. Dziewczyna łączy swoje dłonie razem, kiedy jej włosy płoną od szkarłatnych płomieni. Zbawienie, albo coś takiego. Nie jestem pewien, co znaczy retribution. Ponownie napotkani w złotym pokoju. Wiele śmiejących się kobiet doświadcza morderstwa nowonarodzonego dziecka przez ścięcie głowy. What the hell? Ale okropny obraz. Zdrętwiały. Dłonie szkieleta sięgają do tańczącej kobiety pośród płomieni. Złudna nadzieja. Grupa kobiet jedzie konno w walce, ubrane w białe suknie. Słuszna dominacja, czy coś takiego. Wiele kobiet bierze udział w celebracji, tańcząc nad ciałami wielu mężczyzn. No dziwne troszeczkę. Przeznaczenie. Wait, my już to czytaliśmy. Nie, chwileczkę, tu jest kontynuacja. Chwytając sztylet wbity w jej pierś, kobieta upada na dno morza, ze strasznym uśmiechem na jej ustach. She likes that. Siostrzeńcza. Obraz pewnej siebie kobiety. Ale piękna kobieta. Nienawiść. Obraz kobiety z opaską na oko. Ona wygląda na naprawdę złą. Hej, panienko, chodź tutaj.
Przepraszam. Tak? Czy możesz mi pokazać to, co trzymasz? Czy mamy dać jej lusterko, czy nie? Nie wiem. Spróbujmy. Zapisaliśmy jak coś. W porządku. Po prostu bądź ostrożna. O Boże. Wiedziałem, że będą problemy. Zabieram to sobie. Dziękuję ci bardzo. Nie, proszę, oddaj je. Jak wiele dla niego poświęcisz. Zrobię wszystko. Proszę, oddaj mi je. Jakie miłe z twojej strony. W takim razie zaakceptuję twoją ofertę. Jestem już zmęczona tym, że się na mnie patrzą. Rozkazuję ci, żebyś odebrała lewe oko tej kobiety, jeżeli chcesz żyć. Przeciwstaw się mi, a odbiorę twoje. Co ja mam zrobić? Nienawiść. Nie wiem, co mam zrobić. Wybacz. Przepraszam. Przeklinam cię, Annalise. O, dasz, o kuźwa. Kurde. Mój czas reakcji był za wolny. O, mamy nasz pierwszy game over. No dobra. Postaram się przyspieszyć to wszystko i zrobić to jeszcze raz. Przeklinam cię, Annalise. Biegniemy. Jak najszybciej. Totalny speedrun. Prezi! O nie, włączyłem menu przypadkiem. Fuck! Okej, udało się. Dobrze, że w trakcie menu się to nie przemieszcza. Chyba. W każdym razie udało się. Zdobyliśmy niebieską gałkę oczną. Zapiszmy. Tak na wszelki wypadek. A w ogóle tu wrócimy po nasze lusterko, bo przecież nie oddała nam go. O kurde. Ale się tu pozmieniało. Dobrze i tak. Od teraz zawsze będę numerem jeden. To niemożliwe. Proszę. Możesz odzyskać swoją małą zabawkę. Obraz został rozerwany na strzępy. Kobieta, która tutaj przedtem była, jest już nierozpoznawalna. Przepraszam. Kobieta śmieje się, trzymając zakrwawioną opaskę na oko. Nie chcę tu dłużej być. A co z dyniami? Czasami ci, którzy są winni, mają wystarczająco dużo szczęścia, żeby wyjść bez szwanku. Ty naprawdę miałaś jaja, żeby odebrać jej oko. Możesz mnie traktować jako fana numer jeden. Zrobiło się ciemno, prawda? Teraz narobiłaś. Dobra, wychodzimy. Zapiszmy jeszcze raz. Okej. Shh. Udawaj, że śpisz, albo cię dorwie. Chcę zobaczyć to ponownie. Była sobie pewna iluzja, którą zobaczyłam w moim lustrze, które kiedyś tak dobrze znałam. Była sobie para szkarłatnych oczu, którym towarzyszyło ich jedyne odbicie. Dwójka oczu pozostała w bezruchu, ani razu nie mrugając w tym krótkim czasie, w którym pozostały.
spoglądając prosto na mnie. Wszystko, co pamiętam od dnia moich narodzin, to tylko kilka wspomnień. Spotkania, których nigdy nie doświadczyłam w moim życiu. Wspomnienia, które nie należą do mnie. W całej szczerości, kim ja właściwie jestem? Do kogo te wspomnienia należą? One na pewno nie są moje, a pomimo to znajdują się tutaj, wewnątrz tego małego pokoju, w którym siedzę. Te szkarłatne oczy, które cały czas pojawiają się ponownie i ponownie, tysiące razy to wspomnienie pojawiło się w moim umyśle. A pomimo tego nie mogę dojść do innego wniosku niż to, że moje życie zawsze było i będzie kontrolowane przez te same oczy. Żyjąc w tym małym pokoju, pamiętam sen, który kiedyś miałam, dość nietypowy. Czerwony dywan położył się pod moimi stopami, który prowadził mnie w kierunku pojedynczej dziury w ciemnej ścianie. Taki, który wydawał się prowadzić mnie dalej z każdym krokiem. Nagle zostałam wrzucona do świata, którego nigdy przedtem nie widziałam. Po drugiej stronie dziury zobaczyłam odbicie, moje odbicie. Brązowe jedwabne włosy pokrywały moje plecy, związane w grube warkocze po obu stronach mojej głowy, które pięknie otaczały moje wiśniowe oczy. Przede mną stała mała dziewczyna, ubrana w piękne koronkowe ubrania. Kim była ta osoba, której nigdy nie widziałam? Czy to możliwe, że to ja? Pamiętam, że podniosłam moją małą dłoń i dotknęłam własnego policzka. Ten ruch wypalił się w moich wspomnieniach. Delikatna tekstura mojej skóry. Ten wolny i pozbawiony wysiłku ruch, który wykonałam, żeby podnieść moją dłoń, pozwolił mi zdać sobie sprawę z tego, że mogę się ruszać. Takie dziwne uczucie siły wypełniło moją duszę i ciało, prowadząc mnie do uczucia ekscytacji, która pobudziła moją wyobraźnię. Ja nie tylko byłam prawdziwa, ja byłam żywa. Ta mała dziewczyna w lustrze to byłam ja i mogłam oddychać i żyć. Życie było w moim ciele, a pomimo to... Kiedy spojrzałam na zewnątrz, to samo światło, które było w moim pokoju, ponownie mnie oślepiło, pozostawiając mnie w środku mojego starego pokoju, gdzie pozostałam. Pozbawiona zmysłów, pozbawiona uczucia, które znałam jako życie, pozostałam. Proszę, pokaż mi światło. Chcę zobaczyć je ponownie. Ja chcę... żyć. Taka smutna historia. Oko za oko. Gałka oczna unosi się w zmętnionej wodzie wewnątrz słoika. Co to jest? Dziwne. Jakieś szkło chyba. Chcę zobaczyć światło ponownie. Tam coś jest. I płacze. A, dobra. Musimy odbić promienie słoneczne. Okej. Potrzebuję kolejnego szkła. Użyjmy lusterka. Tylko nie zapomnijmy go zabrać, bo dostaniemy game over. Dziękuję ci, panienko. Teraz nareszcie mogę ci to oddać. Zdobyliśmy czerwone oko. Fuj.
I mean, wiem, że to drugie oko, ale ona sobie je wyrwała, to jest jeszcze bardziej creepy. Tutaj kiedyś było lustro w tym pokoju, ale już dawno temu się rozbiło. Zdobyliśmy trochę lore. Ciekawostek. Zdobyliśmy pumpkin charm. Drugi. Lepiej zabiorę je ze sobą. Nie wkurzymy jej? Halo? Nie reaguje. Nie możemy już tego przesunąć. Ciekawe. No dobra. To chyba wychodzimy. Nic tu nie ma. Okej. To poszło całkiem gładko. Dobra. Myślę, że to by było na tyle na ten odcinek z Pocket Mirror. Mam nadzieję, że ten remake wam się podoba. Mi osobiście naprawdę się podoba. Widać, że włożyli sporo pracy w ten projekt i jest praktycznie na poziomie Foresta, jeżeli chodzi o jakość sprite'ów. Chociaż Pocket Mirror na pewno jest bardziej przystępne dla niecierpliwych ludzi, ponieważ mamy tutaj zagadki i akcje cały czas, a Kirisame się naprawdę powolutku rozwija. No ale cóż, obie gry są tak naprawdę dobre i mam nadzieję, że je obejrzycie. Z mojej strony to tyle i tak jak zawsze zapraszam was na serwer Discord, gdzie możecie poznać mnóstwo ludzi, którzy interesują się makerówkami takie jak te. I możecie też umówić się na wspólne granie i tak dalej, i tak dalej. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!